Dzień dobry. Jestem Józek, ten z Warszawy. Nigdy bym cię nie poznał. Cześć. Ciocia pisała mi o tobie. To jest Marysia, moja żona. Dzień dobry. A to moja żona, pani Misza. Równo się, babo, przywitaj się. Dzień dobry, Marysia. Zaraz przyjdzie matka. Poszła rano do sklepu, do Kozubowa. To nie macie tutaj sklepu? U nas na wiosce nie mamy. Był sklep, ale ludzie go dali, że sklepowy se morgi skupuje, że on oszukuje. No to wzięli sklep, zamkli i po wszystko trzeba chodzić do Kozubowa. 5 kilometrów. Tero mają, nie? Idź no, babo, w pole, dokończ roboty, zaraz przyjdę. Samo nie pójdę. Nie widzisz, babo, że gości trzeba dopilnować, póki matka nie wróci? No jeszcze! No i to tak jest. Może mleka? Chętnie. Nalej ta sobie. Jeszcze tu je trochę bałagan. Dopiero co wziąłem gospodarkę po ojcu. Będzie rok jak umarł. Będę w tym roku stawiał stodołę. O! Tego większego to wniosła Maryś w posagu. Wniosła jeszcze i krowy, i owieczki, i kuraki. Sporo. A? Papierosa masz? Teraz. Pani Misza! No? Przynieś papierosy. Dlaczego ci mówisz na nim pani? A tak dla żartu. Taka pieszczota słowna. Pieszczota słowna. Przyjechaliśmy na grzyby, na 3 dni. Mam trochę wolnego. Postanowiłem was odwiedzić. Właściwie byłem tylko raz tutaj, jak miałem 7 lat. A rodzinę to znam tylko z opowiadań matki. Więc widzisz, Józiu, w tym pokrewieństwem to było tak. Mój mąż, nieboszczyk, czyli stary kozioł. I twoja babka.
To byli siostra i brat, cioteczny, czyli ten, no, kuzyn i kuzynka, o. Józiu, w sklepie spotkałam Zośkę i siostrę twojej matki. No i popłakałyśmy sobie razem. Co się stało? No bo Zośka ledwo co z łóżka stała. Tak chora była. Użalała się na twoją matkę, że to niby jedyna siostra, a nigdy nie napisze do niej. To znaczy twoja matka do Zośki. Nigdy nie odwiedzi. Józiu, ty musisz ją odwiedzić. Oczywiście. No bo jak ona dowiedziałaby się, że ty byłeś i nie przeszedłeś, to... Ciociu. Zapłakałaby się na śmierć. No, oczywiście. To co ty już robisz w tej Warszawie? No wiesz, takie fotografie różne. Na wystawy. Masz zakład fotograficzny? Nie mam. Nie, Józek ma. Józek robi takie artystyczne zdjęcia. No ale potem będziesz musiał otworzyć zakład, nie? Nie, ja robię zdjęcia do czasopism. A, do gazet robi? Mhm. To musisz zarabiać. Nie, tak sobie. No, a pani Misza też robi do gazet? Nie, ona jest aktorką. Początkującą, ale się wyrobi. No to też musi zarabiać. Czasem. A grzyby? Są grzyby? A tak, dużo nawet. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. A to Janek was jutro rano zaprowadzi. Naprawdę? A kto krowy wypędzi? Nie mój się, babo, zdążaj krowy, no. Idź teraz na strych i przynieś pościel. I wypracuj dla gości. No, babo! Ciociu, gdzie będziemy spali? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Bo gdybyśmy mieli sprawić kłopot... Jaki tam kłopot? Ja będę spała w kuchni, a wy młodzi w pokoju. No, ty i Józiu na tapczanie. To nowy. A Maryś i Janek na łóżku. A może to my pójdziemy do kuchni, a ciocia tutaj... Co ty, Józiu? Tam w kuchni jest takie wąziutynkie łóżeczko. Tu masz tapczan szeroki. Może i we trójkę można.
grzybów. Krowy są głodne, ryczą od rana, mają podzdychać z głodu. Trzeba jechać do ciebie po walun do Zagości. Już obiecuję, że nam zrobi ślubne zdjęcia. Nie będziesz musiała jeździć do fotografa. Ja wsiądę na rower i pojadę po ten welun. A ty idź wypędź krowy. No i mino zbierałeś. Ty miałeś wypędzić krowy. Zaru, Maryś, zaru. A ja tutaj jestem tylko od krów? Zaru, Maryś, czekaj. Już obiecał, że nam zrobi ślubne zdjęcia. Wsiądę na rower i pojadę po ten welun. Ty miałeś wypędzić krowy. Ty pójdziesz, babo, z krowami. Ja po welun do ciebie, do Zagości. O nic się nie martwię, kochane dzieci. Zaraz się pogodzą. Słowacko, Bosko! Tylko do roboty tutaj jestem, tak? A co, babo, chcesz zlezyć? Chcesz zlezyć, stoi do siebie, do ojca! Jestem cię dzisiaj odwiedzę. Misza, ja zacznę kogutka, a ty go oprawisz. Dobrze. A w lato musiałam chorować, a coś nie robił. O Jezu! Głody mnie! Nic sobie nie rób ta stejno z niej. Ale ciociu, przecież nic się nie stało. My też się kłócimy. Tak? No, ale chyba wy inaczej się kłócicie, nie? Czasami gorzej. Naprawdę. Józek, nie będziemy robić portretów, rozumiesz? Nie będziemy. Wy się tu rozgośta, a ja pójdę z krowami. Nie chcę portretów, to ich nie będzie miała! Chyba, że sama pojedzie! Bez mnie! Misza, łaskubierz kogutka, a pójdę tytuń na druty nabijać. Co się śmiejesz? Spaczysz wodą i łaskubierz, a ja obiorę grzyby. Czekaj, pomogę ci. Idź oskup tego kogutka, bo jestem głodna. Misza, kogo tu uciekł? Jak to uciekł? No zobacz, w tym wiatrze go nie ma. Przecież był. Naprawdę nie ma, no zobacz. Marysia! Marysia! Maryśka! Nie wiesz, gdzie jest kogut? Na pewno nie wiesz? Nie, pies porwał. Przecież psa Janek zabrał na pole. Maryśka, ty go wzięłaś. Aju! Co go dam, bo to jest mój kogutyk. Kto wiedział, żeby takiego młodego zażynać? Czego od razu nie powiesz, że go nie chcesz dać, tylko ze mnie wariata strugasz, co? Czego ty ode mnie chcesz? Czy ja tu pana prosiłam? Wstydu nie ma, żeby tak do kogoś przyjeżdżać. Kury są moje, kogutyk jest mój, wszystko jest moje, bo wnieśłam to do gospodarstwa. Jak ci skroję, dupę, to zobaczysz ty. Wielki błąd, bo Warszawy przyjechał z malowaną lalą. W dupie mam gości i Warszawy też.
brawo! Hej! Poszczamy go w stopie? Idź tam, bo on ją zabili. Lepiej się nie wtrącajmy w ich sprawy małżeńskie. No. Zabił ją. Weź tę ringę, no. Babo. No jedź, dziecko. Nie zwracaj na nic uwagi. Weź matka garnek i doli tamty w kuchni. Może mu mało! Gdyby tylko wam starczyło! Nie przemilej się, babo. Zabierz ze swojego kunia, swoją królowę, wszystkie swoje koguty. Nikt nie potrzebuje twojego. Dobrze mówię, Józiu. Dobrze. Rozwód. Rozumiesz, rozwód? To wcale nie jest dla mnie wstyd wziąć rozwód. Jak jeden człowiek uznał, że drugi człowiek się dla niego nie nadaje, to powinien brać rozwód. I to prędko. A ile też, Józiu, taki rozwód może kosztować? Zależy od tego, ile masz dochodu z gospodarstwa. Za 30 tysięcy będzie. Chyba najwyżej 1000, nie wiem. 1000? Tak. 1000? A wiesz, babo, niedrogo i będę miał spokój. Na to mi cię los. Niech cię to ojciec leje. Albo niech sobie jakie inne nerwy nadwyrężą. Albo to teraz znajdziesz innego, kto cię weźmie bez chłopa. Jeszcze będziesz wiedział, że weźmie. A? Ja nie podpiszę rozwodu, a rozwód trzeba podpisać. Teraz dają rozwody nawet bez zgody drugiej strony. Podwieziesz mnie, kozieł? Podwiezę. Dobry. Co to na targ jedziecie? Jaki tam targ? Jodę ją zawieź ojcu do Zagości. Niech ta Roun się z nią morduje. Ja cię morduję? A ty, babo, ty! Łeb ci użynam, tak? Człowiek się w dzinna robi jak ten wół, a to mój w nocy nie do spokoju. Maryśka, to ty tak ognisto jesteś. Żebyście widzieli, że tako już uno je, tako je. Dzień się to ino będzie prozniaceć, a prozniaceć. Ja się prozniacie, jak to se ręce do łokci urabił w lato. Maryśka, już nie gadaj, że se ręce do łokci urabiasz. Ludzie wszystko widzą. A gówno widzą. Gówno? Wiesz co, Maryśka, przydałby ci się mój stary choć na trochę. A ty, Janek, mógłbyś spogadać z moim starym przyćwiarkiem. Trzymajcie mnie, ludzie, co ja wiesz z moim starym mogę robić? No, Maryśka, jeszcze byś płakała. Rozgłupiałem, więcej nie zgłupiałem. No. I co plujesz na mojego konia? Dałem za nią 500 zł. Przychodzi tak jeden do mnie i mówi, że kobietę mu ładną do zapoznania, że mnie zapozna. Było nie przychodzić więcej. Prosiłaś mnie? Prosiłaś mnie? Thank you.
Józiek? Józiek. Oj, Józiek! Oj! Nigdy bym cię nie poznała. Wyrosłeś. A co u ciebie, bracie? Jutro mam jechać z matką do Pińczowa. Motor zawieza na zreperowanie. Gdyby nie Olek, byłam teraz bogata. Lekarze pieniądze wzięli. Tyle lat. Ale mogło być gorzej. Teraz przynajmniej ma dobrą rentę i lekarstwa darmo. A pamiętasz, jak byliśmy razem na filmie? No wtedy, jak w Warszawie byłyśmy. A co mam nie pamiętać? Otello. A co u cioci? A co u matki? A, bez zmian. A ja byłam chora. Tak? Taka chora, że aż płakałam. Ale teraz czuję się lepiej. Mhm. A wiesz, Kazek... Tak? Ten mój najmłodszy. Nie wiem, tak. No. To studiuje w Moskwie. Naprawdę? No, tak. No, wspaniale. Zegarek mi przywiózł. O. Widzisz? A pisze też wiersze. Tak? No tak. A co u literata? Widujesz? Nie, nie widuję. Ale słyszałem, że jakąś nową książkę wydał. A, wydał. Książkę. Mm. Pamiętam, jak ze studiów przyjechał do domu. Twoja matka miała wtedy z 10 lat. To siadaliśmy w kucki koło niego, a on nam opowiadał. A, jakim to on wielkim będzie człowiekiem. Czego on nam w życiu nie kupi. I co? Ach, tam. Jeszcze Miolka do szpitala wpędził. I wypuścić nie pozwolił. Może tego? Mocnego wolę. Książkę znowu, no. A ja słyszałam, że literat wygrał miliona. Miliona! Ciocie, to plotka, nic nie wygrał. Fakt, że ma dużo pieniędzy. A gdybym tak napisała, żeby mi przysłał trochę pieniędzy? Przecież wy ze sobą źle żyjecie. Źle, no. A no, źle, no. Ale wiecznie się przecie kłócić nie będziemy, no. Ja zrobię pierwszy krok. Ja, starsza siostra. Napiszę list na zgodę. Lepiej do Walczaków konia pożycz. Do Pińczowa jutro trzeba jechać. Kochany bracie i bratowo. A, napiszę bratowo. Chociaż to druga, ale będzie mu przyjemniej. Kochany bracie i bratowo. Józiu, a o czym jest ta jego książka? Niemcy powiesili partyzanta we wsi. Nie pozwalają go zdjąć i całej wsi grozi zaraza. Ludzie przeczytali twoją ostatnią książkę, jak Niemcy powiesili partyzanta. Miała być zaraza. Zaraza. No natnij mi pomidoru. Przyślij mi tę książkę. Bo chciałabym ją przeczytać. Przeczytać. I jeśli możesz, przyślij mi parę tysięcy... 2000. Bo jestem chora. I Olek ciągle choruje. Misza, no jeżeli Zośka zdecydowała się podarować nam tego koguta, no to naprawdę wszelkie ceregiele z twojej strony były zupełnie niepotrzebne. Ale zrozum, ja mam dość tych kogucików zażynanych dla nas, rozumiesz? Dość! A ty powiedziałeś, to jest moja żona. Ciociu Zosiu. No a co miałem powiedzieć? No co chcesz, żebym powiedział tutaj na wsi? Ale wiem, że za rok przyjdziesz tutaj z następną dziewczyną i też powiesz, to jest moja żona. Misza... Jeszcze się nie rozstajemy. A poza tym przyjechaliśmy tu na 3 dni zbierać grzyby i
pobyć ze sobą, o niczym nie rozmawiać. No i ładnie ze sobą jesteśmy. Skąd jesteście? Z Babiego Lata. A mieliście w Babim Lecie sklep, toście narzekali. Ale tutaj ludziom to nie wystarczy jedna nauczka. Doczekają się, że i ten sklep się zamknie i wtedy skończy się gadanie. A ja nie rozumiem ludzi, przecież na wszystko jest urzędowa cena, jest waga. Wagę można przestawić, tak przynajmniej gadają. Ludziom to nigdy nie można dogodzić. A, proszę pani, ja już 2 razy zrzekałem się tego sklepu. To żaden interes użerać się z ludźmi i jeszcze zostać pomówionym. Mam trochę ziemi i jakoś dam sobie radę. No, ale sam przewodniczący mnie prosił, żebym tu został. Macie tutaj wszystko. No wszystko. Prawie po nic nie muszą jeździć, ale narzekają. Ale teraz jak się uprę, to nawet i sam przewodniczący nie pomoże. Wezmę pożyczkę z banku i zajmę się naprawdę czymś dobrym. Niektórzy hodują lisy. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Aha, którędy do cmentarza można dojść? A to bardzo prosto, na drugim końcu wsi. Przejdziecie prosto tak koło kościoła. Dziękujemy, do widzenia. A co, do widzenia, a co wy nie tutejsi? Nie, jesteśmy z Warszawy. Z samej Warszawy? Tak. A to pewnie was tu dziwi tu tak ze sklepami, że tak jest. Do widzenia. Gdzie te kwiaty mam położyć? Tu, na środku. Dlaczego nie pochowaliście go w Warszawie? Mama się tu urodziła i tu chce leżeć. Obok swojego dziecka. Umarł 18 lat temu. Nie byłeś tu od tego czasu? Nie. Nikt nie był? Matka. 2 razy w ciągu 18 lat. Dziadkowie wychowali kupę dzieci. Różnie im się wiedzie. O Zośce nie mówię, ale Władek ma najlepiej wybetonowane gospodarstwo we wsi, a grób jego starych się zapada. Drugi jest wziętym literatem w mieście. Chodź, idziemy do Władka. Powiem mu krótko. Ty, wujku, dasz pieniądze za swoją matkę, ja za mojego brata, a literat niech da za ojca. I postawimy porządny, rodzinny grób. A jak literat nie da? Wtedy, kochana pani Miszo, dziadek będzie leżał dalej pod chwastami. Ale tylko dziadek. Zwariowałaś? Dziadek nie żyje. No to kto? A ja wiem. Dzień dobry. Przepraszam, my do Władka. Władka nie ma. Wyszedł. Ale za chwilę wróci. Ja jestem synem tej z Warszawy. Pamięta pan. O, wiem, wiem. Synem Hani. Tak, Hani. Jestem stary Klimek Bania. Aha, przypominam sobie pan. Moja chałupa była tam, gdzie teraz stoi suszarnia. Zbierał ją twój syn. Już 4 lata będzie. To wy teraz u Władka, tak? Tak, u Władka, u Władka. Zmieniło się tutaj? Oj, zmieniło się, zmieniło, zmieniło. Naprawdę mnie pamiętacie, Kimku?
Żeby miał nie pamiętać. Dajcie imię papierosa. Proszę, proszę bardzo. Nazwiesz dostajnie, kurą wybierasz jaja. Tu dziadek, ruchocz, wpędzał konie do stajni, a ty smyrgnąłeś pod kopytami. Dostałem wtedy porządnie batem. A tak, no, a jak żeby? No. A ile pan ma lat? 87. Oho. Co oho? Ja nie myślałam, że aż tyle. Byliśmy u dziadka na cmentarzu. A ja byłem w niedzielę. Brat brata musi szanować. Jak to brat? Chyba sąsiad sąsiada. Brat brata. Byliśmy po jednym ojcu. Po moim ojcu. Coś wam chyba się, Kimku, pokręciło. Nic się nie pokręciło. Na polu mój ojciec spotkał Janka matkę. Sama szła. Przewrócił, dar kieckę i już. A kobieta co miała zrobić? No i urodził się Janek. Nie dam koni, mówił Niemcom. Nie dam koni. Lepiej utnić, jak oni nie dam. Kład głowę na pieniek, ale spod łba patrzył, czy go nie ciachną. Taki był Janek. Co wy się tak śmieje? Jak pomyślę, że ten literat z Warszawy powinien się Bania nazywać. Tak się powinien nazywać. Tego do tej pory nie zrobiłem. Starsza córka w Pińczowie, młodszy chłopak w wojsku. Roboty do jasnej cholery. 50 świń zakontraktowałem. No i to wszystko patrzy na nasze ręce. I tak mieliśmy w tym roku położyć płytę na grobie. Na wiosnę zakładaliśmy kanalizację. W domu mamy łazienkę i, że tak powiem, za stodoły też nie trzeba biegać. No tak, wszystko w rury i do rzeki. A szkoda, szkoda. Mój ojciec mówił, dzieci, przyszedźcie tylko na nasze pole, a nie na pole sąsiada. No tak, kto kawy, kto herbaty. Dziękuję, ale myśmy dzisiaj już kawę pili, może herbatę, dobrze? Wszystko własnymi rękami i klepkę położyłem i centralne założyłem. Wieś się zmienia. Teraz każdy pracuje, bo chce żyć lepiej. Józek, Józek, chodź tu. Tak. Teraz nikt nie chce mieszkać jak dawniej, żeby w jednej izbie z kurami. To by mi żadne na gospodarstwie nie zostało. Józek. No chodź, pokażę ci teraz pokój gościnny. No, co? Sprawa. Bierzcie swoje rzeczy od kozłów z babiego lata i przychodźcie.
Józek, przenieśmy się tam. Misza. Proszę cię. Nie. No chodź. Że tam mają jakieś warunki. No tak fajnie jest, mają łazienkę i telewizor. Gdzie ciaku? No proszę cię. Za dwa dni będziesz miała wszystko. Fajny ogniwek. Ale bo się sparzysz. Nie. Józek, przenieśmy się tam. Gdzie? No do Władka. Misza, przecież mówiłem ci, mieszkamy u kozy. No ale przeszkadzamy. Kom? Kozioł jest już bez żony. A poza tym nie rozumiesz, że nie możemy im tego zrobić? Jak to nie może? To zawsze... O. Wszyscy są ważniejsi ode mnie, tak? Misza. Zawsze się o wszystkich bardziej troszczysz niż o mnie, tak? Bardzo dobrze, fajnie. Misza, o co ci chodzi? Jak to o co mi chodzi? O wszystkich bardziej kochasz niż mnie. No to znajdź sobie kogoś, kto cię będzie bardziej kochał. Znajdę sobie kilku. Jutro wyjeżdżamy. Pojutrze wyjeżdżamy. Ja wyjeżdżam jutro. Jak chcesz. Nawet mnie nie zatrzymujesz? Bardzo dobrze, wyjeżdżam dzisiaj. Nie masz już autobusu. Więc nie chcę, żebym została, tak? Proszę cię bardzo, dosyć. Jutro wyjeżdżam pierwszym autobusem. A jedź sobie, jedź. Józek, no proszę tutaj. Już myślałem, że się zabłądzili. To nie będzie można Józiu w mieszkaniu zrobić. Nie, za słabe światło. Wkręcimy setkę. Co? Setkę wkręcimy. Nie, to też za słabe. Jutro zrobimy porządne na podwórzu. Jutro będzie maleć fotografię. Z rana. No dzieci, grzyby. Wnieśliśmy tapczan do kuchni. Dzisiaj tam szpita. Zupełnie niepotrzebnie, ja jutro wyjeżdżam. Ja? Wyjeżdżota? To znaczy, ja wyjeżdżam, Józek zostaje. To my cię wszystkie odwiezimy, furmanku. No jedz. Potem ci będzie cieplej. A może to wszystko przez nich? Przez te kłótnie? Nie. Skądże? Bo to ludzie teraz takie nerwowe. Wszystko przez tę cywilizację i wszystko sztuczne. Ludzie nie potrafią żyć ze sobą bez kłótni. Jesień. W radiu podawali, że to kuniec babiego lata. Wiesz co, Maryś? Wiesz co, Maryś, że jak oni tak mówią, to... Ja myślę, że to już koniec naszą wsią.
To co ty już robisz w tej Warszawie? To wiesz, takie fotografie różne. Na wystawy. Masz zakład fotograficzny? Nie, nie mam. Nie, Józek ma. Józek robi takie artystyczne zdjęcia. No ale potem będziesz musiał otworzyć zakład, nie? Nie, ja robię zdjęcia do czasopism. A do gazet robi? Mhm. To musisz zarabiać. Nie, tak sobie. No a pani Misza też robi do gazet? Nie, ona jest aktorką. Początkującą, ale się wyrobi. No to też musi zarabiać. Czasem. A grzyby? Są grzyby? A tak, dużo nawet. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. A to Janek was jutro rano zaprowadzi. Naprawdę? A kto krowy wypędzi? Nie mój się, babo, zdążaj krowy, no. Idź teraz na strygi, przynieś pościel. I wypracuj dla gości. No, babo! Ciociu, gdzie będziemy spali? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Bo gdybyśmy mieli sprawić kłopot... Jaki tam kłopot? Ja będę spała w kuchni, a wy młodzi w pokoju. No, ty i Józiu na tapczanie. To nowy. A Marysi i Janek na łóżku. A może to my pójdziemy do kuchni, a ciocia tutaj? Co ty, Józiu? Tam w kuchni jest takie wąziutynkie łóżeczko. Tu masz tapczan szeroki. Może i we trójkę można. Hani. Tak, Hani. Jestem stary Klimek Bania. Ha, przypominam sobie pan. Moja chałupa była tam, gdzie teraz stoi suszarnia. Zbierał ją twój stry. Już 4 lata będzie. To wy teraz u Władka, tak? Tak, Władka, Władka. Zmieniło się tutaj? Oj, zmieniło się, zmieniło, zmieniło. Naprawdę mnie pamiętacie, Kimku? Tak, żeby miał nie pamiętać. Dajcie imię papierosa. Proszę, proszę bardzo. Wlazłeś do stajnie, kurą wybierasz jaja. Tu dziadek, ruchocz. Wpędzał konie do stajni, a ty smyrgnąłeś pod kopytami. Dostałem wtedy porządnie batem. A tak, a jak żeby. A ile pan ma lat? 87. Oho. Co oho? Ja nie myślałam, że aż tyle. Byliśmy u dziadka na cmentarzu. A ja byłem w niedzielę. Brat brata musi szanować. Jak to brat? Chyba sąsiad sąsiada. Brat brata. Byliśmy po jednym ojcu. Po moim ojcu. Coś wam chyba się, Kimku, pokręciło. Nic się nie pokręciło. Na polu mój ojciec spotkał Janka matkę. Sama szła. Przewrócił, dar kieckę i już.
A kobieta co miała zrobić? No i urodził się Janek. Nie dam koni, mówił Niemcom. Nie dam koni, lepiej utnić się, koni nie dam. Kład głowę na pieniek, ale spod łba patrzył, czy go nie ciachnął. Taki był Janek. Co wy się tak śmieje? Jak pomyślę, że ten literat z Warszawy powinien się bania nazywać. Tak się powinien nazywać. No. Zabił ją. Weź tę rękę, no. Babo. No jedź, dziecko. Nie zwracaj na nic uwagi. Weź matka garnek i doli tamty w kuchni. Może mu mało! Gdyby tylko wam starczyło! Nie przemilej się, babo. Zabierz ty swojego kunia, swoją królowę, wszystkie swoje koguty. Nikt nie potrzebuje twojego. Dobrze mówię, Józiu. Dobrze. I rozwód, rozumiesz, rozwód? To wcale nie jest dla mnie wstyd wziąć rozwód. Jak jeden człowiek uznał, że drugi człowiek się dla niego nie nadaje, to powinien brać rozwód. I to prędko. A ile też, Józiu, taki rozwód może kosztować? Zależy od tego, ile masz dochodu z gospodarstwa. Za 30 tysięcy będzie. Chyba najwyżej 1000, nie wiem. 1000? Tak. 1000? A wiesz, babo, niedrogo i będę miał spokój. Na to mi cię los. Niech cię to ojciec zleje. Albo niech sobie jakieś inne nerwy nadwyrężą. Albo to teraz znajdziesz innego, kto cię weźmie bez chłopa. Jeszcze będziesz widział, że weźmie. A? Ja nie podpiszę rozwodu, a rozwód trzeba podpisać. Teraz dają rozwody nawet bez zgody drugiej strony. Jestem Józek, ten z Warszawy. Nigdy bym cię nie poznał. Cześć. Ciocia pisała mi o tobie. To jest Marysia, moja żona. Dzień dobry. A to moja żona, pani Misza. Różno się, babo, przywitaj się. Dzień dobry, Marysia. Skoro przyjdzie matka, poszła rano do sklepu, do Kozubowa. To nie macie tutaj sklepu? U nas na wiosce nie mamy. W tym sklep, ale ludzie go dali, że sklepowy se morgi skupuje, że on oszukuje.
No to wzięli sklep, zamkli i po wszystko trzeba chodzić do Kozubowa. 5 kilometrów. Tero mają, nie? Idź no, babo, w pole, dokończ roboty, zaraz przyjdę. Samo nie pójdę. Nie widzisz, babo, że gości trzeba dopilnować, póki matka nie wróci? Dajesz ty! No i to tak jest. Może mleka? Chętnie. Nalej ta sobie. Jeszcze tu je trochę bałagan. Dopiero co wziąłem gospodarkę po ojcu. Będzie rok jak umarł. Będę w tym roku stawiał stodołę. O! Tego większego to wniosła Maryś w posagu. Wniosła jeszcze i krowy, i owieczki, i kuraki. Sporo. A? Papierosa masz? Pani Misza! No? Przynieś papierosy. Dlaczego ci mówisz na nim pani? A tak dla żartu. Taka pieszczota słowna. Pieszczota słowna. Przyjechaliśmy na grzyby, na 3 dni. Mam trochę wolnego. Postanowiłem was odwiedzić. Właściwie byłem tylko raz tutaj, jak miałem 7 lat. A rodzinę to znam tylko z opowiadań matki. Dzień dobry. Jestem Józek, ten z Warszawy. Nigdy bym cię nie poznał. Cześć. Ciocia pisała mi o tobie. To jest Marysia, moja żona. Dzień dobry. A to moja żona, pani Misza. Równo się, babo, przywitaj się. Dzień dobry, Marysia. Zaraz przyjdzie matka. Poszła rano do sklepu, do Kozubowa. To nie macie tutaj sklepu? U nas na wiosce nie mamy. W tym sklep, ale ludzie go dali, że sklepowy se morgi skupuje, że on oszukuje. No to wzięli sklep, zamkli i po wszystko trzeba chodzić do Kozubowa. 5 kilometrów. Tero mają, nie? Idź no, babo, w pole, dokończ roboty, zaraz przyjdę. Samo nie pójdę. Nie widzisz, babo, że gości trzeba dopilnować, póki matka nie wróci? Dajesz ty! No i to tak jest. Może mleka? Chętnie. Nalej ta sobie. Jeszcze tu je trochę bałagan. Dopiero co wziąłem gospodarkę po ojcu. Będzie rok jak umarł. Będę w tym roku stawiał stodołę. O! Tego większego to wniosła Maryś w posagu. Wniosła jeszcze i krowy, i owieczki, i kuraki. Sporo. A? Papierosa masz? Pani Misza! No? Przynieś papierosy. Dlaczego ci mówisz na nim pani? A tak dla żartu. Taka pieszczota słowna. Pieszczota słowna. Przyjechaliśmy na grzyby, na 3 dni. Mam trochę wolnego. Postanowiłem was odwiedzić. Właściwie byłem tylko raz tutaj, jak miałem 7 lat. A rodzinę to znam tylko z opowiadań matki.
babo! Hej! Masz tam jakąś kopię? Idź tam, bo on ją zabije. Lepiej się nie wtrącajmy w ich sprawy małżeńskie. No. Zabił ją. Weź tę rękę, no. Babo. No jedź, dziecko. Nie zwracaj na nic uwagi. Weź matka garnek i doli tamty w kuchni. Może mu mało! Gdyby tylko wam starczyło! Nie przemilej się, babo. Zabierz ty swojego kunia, swoją królowę, wszystkie swoje koguty. Nikt nie potrzebuje twojego. Dobrze mówię, Józiu. Dobrze. I rozwód. Rozumiesz, rozwód? To wcale nie jest dla mnie wstyd wziąć rozwód. Jak w Warszawie byliśmy. A co mam nie pamiętać? Otello. A co u cioci? A co u matki? A, bez zmian. A ja byłam chora. Tak? Taka chora, że aż płakałam. Ale teraz czuję się lepiej. Mhm. A wiesz, Kazek, ta? Ten mój najmłodszy, ja wiem, ta. No, to studiuje w Moskwie. Naprawdę? No, tak. No, wspaniale. Zegarki mi przywiózł. O. Widzisz? A pisze też wiersze. Tak? No tak. A co u literata? Widujesz? Nie, nie widuję. Ale słyszałem, że jakąś nową książkę wydał. A, wydał. Książkę. Pamiętam, jak ze studiów przyjechał do domu. Swoja matka miałam wtedy z 10 lat. To siadaliśmy w kucki koło niego, a on nam opowiadał. Jakim to on wielkim będzie człowiekiem. Czego on nam w życiu nie kupi. I co? Ach, tam. Jeszcze Miolka do szpitala wpędził. I wypuścić nie pozwolił. Może tego? Mocnego wolę. Książkę znowu, no. A ja słyszałam, że literat wygrał miliona. Miliona. Ciociu, to plotka, nic nie wygrał. No fakt, że ma dużo pieniędzy. A gdybym tak napisała, żeby mi przysłał trochę pieniędzy? Przecież wy ze sobą źle żyjecie. Źle, no. A no, źle, no. Ale wiecznie się przecie kłócić nie będziemy, no. Ja zrobię pierwszy krok. Ja, starsza siostra. Napiszę list na zgodę. Lepiej do Walczaków konia pożycz. Do Pińczowa jutro trzeba jechać. Kochany bracie i bratowo. A, napiszę bratowo. Chociaż to druga, ale będzie mu przyjemniej. Kochany bracie i bratowo. Józiu, a o czym jest ta jego książka? Niemcy powiesili partyzanta we wsi. Nie pozwalają go zdjąć. Całej wsi grozi zaraza. Ludzie przeczytali,
twoją ostatnią książkę, jak Niemcy powiesili partyzanta i miała być zaraza. Zaraza. No natnij mi pomidor. Do ciebie po walun do Zagości. Już obiecał, że nam zrobi ślubne zdjęcia. Nie będziesz musiała jeździć do fotografa. Ja wsiądę na rower i pojadę po ten welun. A ty idź wypędź krowy. No i mino zbierałeś. Ty miałeś wypędzić krowy. Zaru, Maryś, a ja tutaj jestem tylko od krów? Zaru, Maryś, czekaj. Już obiecał, że nam zrobi ślubne zdjęcia. Wsiądę na rower i pojadę po ten welun. Ty miałeś wypędzić krowy! Ty pójdziesz, babo, z krowami. Ja powelun do ciebie, do Zagości. Nie, ja jestem głodowcem, tylko ty! Ja swoim nie mam gospodarstwo! O nic się nie martw, kochane dzieci. Zaraz się pogodzą. Słowacko, bosko! Tylko do roboty tutaj jestem, tak? A co, babo, chcesz lezeć? Chcesz lezeć? Stoisz do siebie, do ojca! Jestem cię dzisiaj odwiedzę. Misza! Ja zerznę kogutka, a ty go oprawisz. Dobrze. A w lato musiałam chorować, a coś nie robił. O Jezu! Głody mnie mogą! Chodzę głodna, chodzę! Nic sobie nie rób, ta stejno, z niej. Ale ciociu, przecież nic się nie stało. My też się kłócimy. Tak? No. No, ale chyba wy inaczej się kłócicie, nie? Czasami gorzej. Naprawdę. Józek, nie będziemy robić portretów, rozumiesz? Nie będziemy. Wy się tu rozgośta, a ja pójdę z krowami. Nie chcę portretów, to ich nie będzie miała! Chyba, że sama pojedzie! Bez mnie! Co u ciebie, bracie? Jutro mam jechać z matką do Pińczowa. Motor zawieza na zreperowanie. Gdyby nie Olek, byłam teraz bogata. Lekarze pieniądze wzięli. Tyle lat. Ale mogło być gorzej. Teraz przynajmniej ma dobrą rentę i lekarstwa darmo. A pamiętasz, jak byliśmy razem na filmie? No wtedy, jak w Warszawie byłyśmy. A co mam nie pamiętać? Otello. A co u cioci? A co u matki? A, bez zmian. A ja byłam chora. Tak? Taka chora, że aż płakałam. Ale teraz czuję się lepiej. Mm-hmm. A wiesz, Kazek, ten mój najmłodszy, ja wiem, no, to studiuje w Moskwie. Naprawdę? No, tak. No, wspaniale. Zegarek mi przywiózł. O. Widzisz? A pisze też wiersze. Tak? No tak. A co u literata? Widujesz?
Nie, nie widuję. Ale słyszałem, że jakąś nową książkę wydał. A, wydał. Książkę. Pamiętam, jak ze studiów przyjechał do domu. Twoja matka miała wtedy z 10 lat. To siadaliśmy w kucki koło niego, a on nam opowiadał. A, jakim to on wielkim będzie człowiekiem. Czego on nam w życiu nie kupi. I co? Ach, tam. Jeszcze Miolka do szpitala wpędził. I wypuścić nie pozwolił. Może tego? Nocnego wolę. Książkę znowu, no. A ja słyszałam, że literat wygrał miliona. Miliona. Ciociu, to plotka, nic nie wygrał. No fakt, że ma dużo pieniędzy. A gdybym tak napisała, żeby mi przysłał trochę pieniędzy? Przecież wy ze sobą źle żyjecie. Źle, no. A no, no źle, no. Ale wiecznie się przecie kłócić nie... Józiu, ty musisz ją odwiedzić. Oczywiście. No bo jak ona dowiedziałaby się, że ty byłeś i nie przeszedłeś, to... Ciociu. Zapłakałam się na śmierć. No, oczywiście. To co ty, Józiu, robisz w tej Warszawie? To wiesz, takie fotografie różne, na wystawy. Masz zakład fotograficzny? Nie, nie mam. Nie, Józek ma. Józek robi takie artystyczne zdjęcia. No ale potem będziesz musiał otworzyć zakład, nie? Nie, ja robię zdjęcia do czasopism. A, do gazet robi? Mhm. To musisz zarabiać. Nie, tak sobie. No, a pani Misza też robi do gazet? Nie, ona jest aktorką. Początkującą, ale się wyrobi. No to też musi zarabiać. Czasem. A grzyby? Są grzyby? A tak, dużo nawet. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. A to Janek was jutro rano zaprowadzi. Naprawdę? A kto krowy wypędzi? Nie mój się, babo, zdążaj krowy, no. Idź te rano strych i przynieś pościel. I wypracuj dla gości. No, babo! Ciociu, gdzie będziemy spali? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Bo gdybyśmy mieli sprawić kłopot... Jaki tam kłopot? Ja będę spała w kuchni, a wy młodzi w pokoju. No, ty i Józiu na tapczanie. To nowy. A Maryś i Janek na łóżku. A może to my pójdziemy do kuchni, a ciocia tutaj? Co ty, Józiu? Tam w kuchni jest takie wąziutynkie łóżeczko. Tu masz tapczan szeroki, że i we trójkę można. Opowiadań matki. Więc widzisz, Józiu, w tym pokrewieństwem to było tak. Mój mąż, nieboszczyk, czyli stary kozioł. I twoja babka. To byli siostra i brat, cioteczny, czyli ten, no, kuzyn i kuzynka. Mhm. Józiu, w sklepie spotkałam Zośkę i siostrę twojej matki. No i popłakałyśmy sobie razem. Co się stało? No bo Zośka ledwo co z łóżka stała. A
Tako chora był. Użalała się na twoją matkę, że to niby jedyna siostra, a nigdy nie napisze do niej. To znaczy twoja matka do Zosi. Nigdy nie odwiedzi. Józiu, ty musisz ją odwiedzić. Oczywiście. No bo jak ona dowiedziałaby się, że ty byłeś i nie przeszedłeś, to... Ciociu. Zapłakałaby się na śmierć. No, oczywiście. To co ty, Józiu, robisz w tej Warszawie? No, wiesz, takie fotografie różne, na wystawy. Masz zakład fotograficzny? Nie, nie mam. Nie, Józek ma. Józek robi takie artystyczne zdjęcia. No ale potem będziesz musiał otworzyć zakład, nie? Nie, ja robię zdjęcia do czasopism. A, do gazet robi? Mhm. To musisz zarabiać. Nie, tak sobie. No, a pani Misza też robi do gazet? Nie, ona jest aktorką. Początkującą, ale się wyrobi. No to też musi zarabiać. Czasem. A grzyby? Są grzyby? A tak, dużo nawet. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. A to Janek was jutro rano zaprowadzi. Naprawdę? A kto krowy wypędzi? Nie mój się, babo, zdążaj krowy, no. Idź teraz na strych i przynieś pościel. I wypracuj dla gości. No, babo!